26 lutego odbyła się trzecia sesja nadzwyczajna Rady Gminy Piekoszów. Pierwszy podejmowany projekt uchwały dotyczył zamiaru likwidacji przedszkola samorządowego w Piekoszowie, wchodzącego w skład Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Miedzigoździe. Projekt został zaopiniowany 11 głosami za, 4 wstrzymującymi. Jednak zapytuję, czy są jeszcze pytania w tym temacie. Proszę bardzo, pan Święty. Mam pytanie, czy przewodnicząca Komisji Oświaty, pani Drogosz, jak również radni z terenu Piekoszowa, którzy są najbardziej zainteresowani tym, a więc pani Drogosz, pan Sieradzan, pani Stoga, której dzieci też duży udział bierze w tym przedszkolu, spotkali się z rodzicami i czy mają jakieś informacje od rodziców, jak postrzegają to rodzice? Ja znam sytuację bytową jak gdyby tego przedszkola, z tego co się zapoznaliśmy. Była mowa, mnie przede wszystkim przeraża fakt, że była mowa o grzybie, o odgrzybianiu, kiedy dzieci chodziły do tego przedszkola. To jest, warunki bytowe są tam nieodpowiednie, co było podkreślane na komisji. Jednak z rodzicami kontaktu nie miałam, nikt do mnie się nie zgłosił z rodziców. Chciałbym zadać tutaj kierownikowi pytanie, żeby przedstawił mieszkańcom i rodzicom, jakie są przesłanki do likwidacji tego przedszkola, bo z uzasadnienia nie wynika wyraźnie, jakie są to przesłanki. Czy są to przesłanki ekonomiczne, czy tylko lokalowe, o których się tu wspomina? Bo ja akurat wczoraj byłem w tym przedszkolu, ja tam grzybałem, powiem szczerze, nie widziałem. Nie ma grzyba. Pierwszy słyszymy. Co do grzyba, to ja bym chciał, żeby jednak pan dyrektor się odniósł później, bo w tej chwili ten grzyb urósł do rangi takiego potężnego grzyba, który zadecyduje o tym, czy w ogóle ta jednostka będzie funkcjonowała, czy nie. Myślę, że nie o grzyba tutaj przede wszystkim chodzi. Tak jak mówiliśmy i rozmawialiśmy na komisji, doszliśmy do wniosku, że przede wszystkim warunki lokalowe i fakt, że wokół zakładu usług komunalnych nie ma warunków do tego, czy też spełniających wymogi tego, aby tam mogły odbywać się zajęcia dzieci w wieku przedszkolnym, fakt, że pomieszczeń jest tam tyle, ile jest, że korzystamy z uprzejmości zakładu usług komunalnych, te przesłanki przede wszystkim, a więc warunki lokalowe, brak perspektywy rozwoju, brak według perspektyw i badań pana dyrektora dzieci z niepełnosprawnościami, bo podkreślam, że jest to przedszkole integracyjne, te czynniki wpłynęły przede wszystkim na refleksję, czy też zastanowienie się przez pana wójta nad zasadnością utrzymywania nierozwojowego, nieperspektywicznego przedszkola, z którego korzysta tylko 17 rodzin z samego Piekoszowa. Pozostałe to są rodziny z Jaworzni, Szczukowic, a także spoza w ogóle naszej gminy. Jeżeli chodzi o te 17 rodzin, gmina jest w stanie zapewnić warunki lepsze w przedszkolu tuż obok, czyli w przedszkolu, które mieści się w Zespole Placówek Oświatowych. Swój komentarz w tej sprawie dodał również przewodniczący Rady Zdzisław Grosicki. Gdyby to ode mnie zależało, to ja bym napisał uchwałę inną. Napisałbym zamiar przeniesienia tego przedszkola. Bo ja sądzę, że państwo na pewno się zgodzą ze mną, że wysyłają dziecko do przedszkola, no to myślimy, że prowadzimy dziecko do budynku, ładny napis, przedszkole takie czy takie, imienia takiego, otoczenie piękne i wtedy nawet dziecko idąc do tego przedszkola to ma chęć. No, co do otoczenia w tym miejscu, co
jest to przedszkole, no to sami Państwo widzicie, jak to jest. No ale nie wnikamy w to. Państwo decydujecie, Państwo prowadzicie dzieci. Na sesji obecni byli również rodzice przedszkolaków, którzy zaproponowali stworzenie nowych, lepszych warunków, na przykład w budynku dawnego gospodarstwa ogrodniczego bracia Kasprzak. W tej kwestii wypowiedział się m.in. wójt gminy oraz dyrektor placówek oświatowych w Miedzigoździe. Ja rozumiem, w czym jest może problem. W tym, że trzeba kilometr dalej dziecko doprowadzić, ale ja mówię, są autobusy, nawet jak mamy samochód osobowy, to niewielkie koszty, żeby to dziecko dowieźć. Natomiast budynek Kasprzaków w tej chwili gminy nie stać na to, żeby go wykończyć. To się nie zdarzy jeszcze w tym roku, pewnie w przyszłym zapewne. A jak go się wykończy, to zrobimy, powiększymy żłobek. Ten budynek ma przeznaczenie, nie wiem czemu tak mówiono i tak planowano, ale dzisiaj stan 26 dzieci, bo tyle żłobek może pomieścić. Wiem, że są zapytania o większą ilość. Dlaczego nie zrobić większej ilości, żeby żłobek mógł przyjmować więcej dzieci właśnie w tym wieku, tak? Pan dyrektor szkoły, przedszkola zintegrowanego obiecał, że wszystkie te dzieci, które wymagają takiej szczególnej opieki, on przyjmie, bo on ma specjalistów nawet do tej opieki nad konkretnymi schorzeniami. Także to jest wielki plus. Myślę, że tutaj, szanowni Państwo, pan wójt, pan kierownik referatu zapozna Państwa z możliwościami naszych przedszkoli, czyli Piekoszowa, Górek Szczukowskich, Jaworzni, bo te dzieci jak gdyby w tym skupisku są praktycznie całego terenu. Więc w tym momencie myślę, że Państwo na pewno zaakceptują ten nasz pomysł lepszych warunków dla Waszych dzieci. Moim problemem nie jest dowożenie dziecka kilometr, czy też więcej. Ja wybrałam to przedszkole, bo jest bardzo dobre. Może z zewnątrz ono nie wygląda najlepiej. Też na początku byłam niezbyt z tego zachwycona z tego wyglądu. Ale co się liczy w przedszkolu? Wygląd zewnętrzny budynku. Nie. Kadra. Właśnie. Jak te nasze dzieci tam się czują? Jak się bawią? Jak jest im czas organizowany? To nie jest czas taki, że pani siedzi przy biurku, a dzieci się bawią. Mają czas na zabawę, mają czas na edukację. Moje dziecko chodzi tam trzeci rok. Byłam świadkiem Państwa komisji tego zagrzybienia. Proszę mi udowodnić, gdzie to muszę być. Na dzień dzisiejszy nie ma tego grzyba, bo myśmy zareagowali od razu. Zgłosiły mi panie wychowawczynie. Nie wtedy, kiedy dzieci są, tylko wtedy, kiedy była przerwa świąteczna i kiedy teraz ponownie była przerwa w działalności przedszkola. Także tu gwoli następna sprawa. My nie zajmujemy pomieszczeń żukowskich tamtym przedszkolu. My zajmujemy pomieszczenia gminne, a to jest szalona różnica. Nie można mówić, że my zajmujemy komuś jakieś miejsce. Takie były uzgodnienia z poprzednim wójtem, który powiedział, masz to przejąć. To ja przejąłem. Państwo byli na tych spotkaniach, pamiętacie. Były też obietnice mówiące o przedszkolu właśnie w dawnej budynku cieplarni. Rozumiem problemy gminy, która nie ma środków na to, żeby to wyremontować. Ale niedawno, mówiłem tu do Państwa, że w 2016 roku wchodzi olbrzymia transza pieniędzy z ogólnopolskiej na rozwój i na rozbudowę przedszkoli. Miałem taką nadzieję, że będziemy w takim kierunku. No, okazało się, że to były tylko i wyłącznie nadzieje. W ogóle cały czas problemem tego zespołu jest jakby chyba niewłaściwa decyzja poprzedniego wójta, jakby przejmująca zadania i obowiązki po Fundacji z Uśmiechem. I w momencie, kiedy to się stało, 4 stycznia 2013 roku,
no, według mnie był to wielki bubel prawny. Bo proszę Państwa, zostało powołane przedszkole samorządowe, gdzie są tylko i wyłącznie dwa oddziały, z jednym dzieckiem, które tam było w owym czasie z orzeczeniem, jako przedszkole integracyjne. W tej chwili jest tam, na stan dzisiejszy, jest dwójka dzieci, ale już jedna z mam na jej wniosek prosiła o przeniesienie do Michigolska. Myślę, że może się zdarzyć, że następne dziecko zostanie przeniesione do Michigolska ze względu na kłopot ciągły dowożenia ciągłego tego dziecka na zajęcia do Michigolska. To generuje dodatkowe koszty. Natomiast ja jako dyrektor muszę dbać o ekonomię w tym wszystkim. I w związku z tym pewnie również o ekonomię tu chodzi w momencie, kiedy gmina zaczyna rozważać zasadność funkcjonowania tego przedszkola. Ale ja od razu mówiłem, że jest to kwestia po prostu społeczna i ludzka. Czy faktycznie trzeba likwidować to przedszkole? Następnie kierownik referatu oświaty przedstawił sposób, w jaki będzie przebiegała procedura likwidacji. Wcześniej będą prowadzone konsultacje z rodzicami, ze związkami zawodowymi, ponieważ zapewne panie nauczycielki są członkiniami związków zawodowych, a ten obowiązek nakłada na gminę ustawa o związkach zawodowych. Będą przeprowadzane konsultacje z środowiskiem. Przede wszystkim zasięgniemy również opinii świętokrzyskiego kuratora oświaty. Czy on wyraża zgodę na zamknięcie czy też likwidację tego przedszkola, czy nie? Załóżmy, to przedszkole jednak radni zdecydują, powinno być zlikwidowane, no to musi być zachowany ten 6-miesięczny okres powiadomienia rodziców, stąd to dzisiejsze spotkanie jako informacja dla rodziców o zamiarze, a nie o likwidacji tego przedszkola. A więc przed nami dyskusja i rozmowa na temat tego, czy jest zasadnym likwidacja przedszkola, czy też nie. Poruszona została także kwestia bezpieczeństwa dzieci przebywających w przedszkolu. Gmina nie jest w stanie przy tych warunkach, ja nie mówię, czy to wygląda ładnie, nie mówię o atmosferze, przy tych warunkach nie jest w stanie zapewnić tego bezpieczeństwa waszym dzieciom. To, że się do tej pory nic nie stało, nie znaczy, że tak będzie wiecznie. A więc wchodzą tu również w grę sprawy bezpieczeństwa waszych dzieci. W przyszłym roku zbliża się moment, w którym przestaną obowiązywać decyzje Straży Pożarnej i innych instytucji, które dopuściły w ogóle ten obiekt do używalności. W związku z powyższym należałoby pomyśleć o przeprowadzeniu jakiegoś większego remontu, prawda? Trudno znowu inwestować w te dwa pomieszczenia, zdając sobie z tego sprawę, że może się zdarzyć, iż, tak jak wspomniałem wcześniej, dzieci niepełnosprawnych tam w ogóle nie będzie. A ideą tego przedszkola było właśnie to, że będzie to przedszkole integracyjne. W tej chwili tych zasad to przedszkole nie spełnia. Pan cały czas mówi, że to przedszkole jednak powinno być zlikwidowane. A ja uważam, że mam koleżankę w tamtym, i nie jedną, w tamtym przedszkolu. Chodzi mi o szkołę w Pikoszowie, która od razu, jak weszła do przedszkola, gdy zaczął padać deszcz, pani po prostu miała sobie miseczki, żeby... Bo woda kapie, tak? Przecieka nam dach. U nas takiego czegoś nie ma. Więc cały czas w przedszkole jest nasze B, a tamto jest cacy, tak? Pan to uważa, że, nie wiem, jesteśmy po prostu głupi, tak? No, wyciąga pani bardzo daleko idące wnioski. Nie, po prostu. Nie. Ja już zaznaczam, że tak nie myślę i taka nie jest prawda. Co ja myślę? Ja nic państwu nie chcę uświadomić. Państwo są na tyle dorośli, że powinni być samowystarczalni i tę świadomość mają już, prawda? Ja tylko przedstawiam
przesłanki, którymi kierowała się gmina, a nie, nie mam zamiaru uświadamiać Państwa. Ja chciałam tylko tutaj może wypowiedzieć, że jestem po rozmowach z Panią Dyrektor w Piekoszowie. Wczoraj rozmawiałam tak z Panią Dyrektor, jak i z Panem Wójtem i te miejsca dla dzieci się znajdą. Te miejsca w przedszkolu są. Od września szkoła, zresztą tutaj już Pan Kowalski nadmienił, że od września szkoła już będzie szkołą po remoncie, już lać się nie będzie, na pewno nie będzie zimno. Warunki będą dużo, dużo lepsze i jeszcze raz podkreślam, miejsca dla dzieci są. W tej sprawie odbyło się głosowanie imienne. Pani Bełtowska Alicja. Za. Pan Borowski Andrzej. Jestem przeciw. Pan Budziwojski Zdzisław. Za. Pan Huk Lucjan. Za. Pani Drogosz Barbara. Za. Pani Garbat Magdalena. Za. Pan Grosicki Zdzisław. Za. Pan Janiec Dariusz. Przeciw. Pan Kotwica Stanisław. Za. Pani Kurczyńska Dorota. Za. Pan List Dariusz. Przeciw. Pan Sieradza Aleksander. Wstrzymuje się. Pani Stoga Bogusława. Za. Pan Szolt Lech. Jestem w sprawie za zamiaru likwidacji, nie likwidacji. Tak jak mówiłem. Czyli za. Pan Świerc Stanisław. Przeciw. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został zaakceptowany 10 głosami. Przyjęty został również projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. Na tym zakończono obrady Rady Gminy Piekoszów.